Hej, witam Cię serdecznie na cotygodniowym przeglądzie spółek z branży OZE, tak więc odnawialne źródła energii, jak co tydzień w poniedziałek o 8 rano pojawiają się na kanale. Tak więc jeżeli interesujesz się odnawialnymi źródłami energii, tego co być może będzie się działo w przyszłości na rynku, a dobrze wiemy, że te regulacje tutaj, które napływają z Unii, są dosyć mocne i ten kapitał do Polski również będzie napływał, tak więc być może przed nami bardzo ciekawe czasy i warto przede wszystkim, nawet jeżeli nie interesujesz się pod kątem angażowania w swoim portfelu jakichkolwiek spółek z tej branży, przede wszystkim się orientować w tym, jak ten rynek wygląda, poświęcić parę minut, zobaczyć, jak to wygląda i czy ewentualnie spełnia to Twoje kryteria pod to, żebyś mógł podjąć jakąkolwiek decyzję idącą ku temu, że warto tą branżą zainteresować się szerzej i śledzić informacje, jakie napływają na rynek właśnie pod kątem odnawialnych źródeł energii. A tymi informacjami zachęcam Cię do tego, żebyś się dzielił pod spodem w komentarzach. Pod każdym nagraniem masz okazję wyrazić swoje zdanie na temat branży, danej spółki czy newsów, jakie napływają na rynek, i do tego oczywiście zawsze Cię zachęcam. I zanim przejdę oczywiście do omawiania tutaj spółek poszczególnych, zachęcam Cię do tego, żebyś tutaj wniósł opłatę pay-per-view, tak więc Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie przybliża do celu. Subskrypcja, łapa w górę i komentarz. Jeszcze 50 do mojego celu rocznego i będzie to naprawdę bardzo fajny prezent świąteczny od Ciebie dla mnie, właśnie w podziękowaniu za ten materiał, który masz okazję teraz oglądać. Tak więc tradycyjnie, nie przedłużając, przechodzimy oczywiście do wyników poszczególnych spółek. Raz zajmiemy się wynikami z piątku, tak więc zobaczmy, co tutaj się w ogóle wydarzyło, z czym mamy do czynienia. A w tym momencie w piątek tylko Termo było na plusie, 1,72, i to była jedyna spółka. Biomas bez zmian, ML System 0,81 na minusie, Nowawis 1,27 na minusie, 0,1 Cybaton 1,38 na minusie, Columbus 1,40, Fluid 1,94, PEP 2,17, Sunex 3,5 czy Foton 4,56, tak więc to były te zrzutki przed końcem roku. Myślę, że panowie realizują swoje zyski, a jak widzisz, w obrotach PEP królował, czyli Pole Energia 241 tysięcy. Pozostałe obroty naprawdę są nieznaczne. Po prostu rynek, myślę, że wręcz jest uśpiony. Pamiętaj, że w większości to są spółki notowane na New Connectie i tak jak gaming rozgrzewa New Connect, tak więc OZE również potrafi to robić skutecznie. Jaki kapitał trzeba mieć, aby stać się posiadaczem którejkolwiek ze spółek z branży? To tutaj oczywiście widzisz. Najdroższy na chwilę obecną jest PEP, 27 zł za jedną akcję, ML System 24,50, 14,10 groszy Columbus, a najtańszy jest Fluid, 15 groszy wystarczy, aby stać się już współudziałowcem tej spółki. Termo 0,29 grosza, 66 groszy Biomas, 4,28, 0,1 Cybaton i pozostałe spółki, tak jak widzisz, tak więc ta rozpiętość cenowa również jest bardzo szeroka w zależności od tego, jakim kapitałem oczywiście dysponujesz i jakie zaangażowanie w swoim portfelu widzisz dla tej branży, to zawsze coś, myślę, ciekawego tutaj sobie dla siebie znajdziesz. W moim odczuciu, nawet jeżeli się nie interesujesz, to warto przede wszystkim obserwować ten rynek, bo naprawdę te regulacje, które napływają ze świata wielkiej polityki, są sprzyjające tej branży, tak więc myślę, że czy energia konwencjonalna, która musi w dłuższej perspektywie czasu przejść gdzieś do lamusu, to wiem, wielkie te nasze molochy i koncerny będą angażować coraz większe środki i kapitał do tego, żeby tą branżę rozwijać, jak i również branże dedykowane typowo, czy to fotowoltaika, czy energia wiatrowa, czy też wodne być może, jakaś inna energia, będzie to wszystko rozwijane, pompowane kapitałem, żeby po prostu ta czysta energia napływała tutaj pod kątem właśnie tych regulacji wszystkich politycznych, które będą wymuszać przede wszystkim na państwach to, żeby to zaangażowanie kapitału i pozyskiwanie energii czystej miało miejsce w coraz większym zakresie. I oczywiście tradycyjnie przechodzimy do wykresów tygodniowych. Przypominam, szybki rzut oka. Daj znać w komentarzu, co Ty dostrzegasz na wykresach, co rozgrywasz, co jest dla Ciebie istotne, na co warto zwrócić uwagę, a ja Ci tylko na szybko pokażę oczywiście, jak to na chwilę obecną na wykresie tygodniowym wygląda. Tak więc jedziemy z tematem. I zaczynamy od PEP, czyli Pole Energii naszej. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ten ręcz jest cały czas utrzymywany, o którym mówię. Zresztą mówiłem o tym, żeby być coraz bardziej ostrożnym, jeśli chodzi o te spółki, szczególnie przy końcu roku. W tych moich omówieniach często to powtarzam, żeby nie oddawać swoich profitów, swoich zysków, żeby podejmować mądre decyzje. I to będziemy oczywiście widzieć na poszczególnych spółkach. Pamiętaj, horyzont tygodniowy
PEP zbliżał się do swoich górnych ograniczeń tego range'a, odpadł od nich, tak więc zobaczymy, czy będzie teraz wracał do niższej bandy, czy jeszcze panowie będą chcieli dociągać do tego poziomu. Oczywiście, jeżeli w mocnym stylu by rozjechali te miejsca szczytowe, oporowe, no to być może to by pokazało, że rzeczywiście na PEPie jest siła. Jeżeli będą rozjeżdżać w mocnym stylu wsparcia, no to wiadomo, że będzie to negatywny wydźwięk i trzeba będzie naprawdę mocno się zastanowić, co z tą spółką w dalszym ciągu robić. Sunex. Sunex, mamy ten spadek, który obserwujemy. Tutaj mamy wyjście w objęciu, jak widzimy, negatywnym z tego inside bara, pomimo tego, że został nadbity do góry, tak więc zobaczymy oczywiście, co będzie się święcić. Jeżeli będą wybijać w moim odczuciu ten dołek tutaj na tym poziomie, to ten ruch może być kontynuowany niestety i trzeba tutaj dla wszystkich, którzy są zarobieni, podjąć odpowiednią decyzję, czy warto już ewentualnie zastanawiać się nad jakimś wyjściem, czy to częściowym, czy to jakimś głębszym, czy po prostu zostawiamy to i wierzymy mocno w spółkę, stoją za nią fundamenty, stoją za nim coś pozytywnego, jeżeli oczywiście śledzisz takie informacje. Jeżeli tak jest i mocno w to wierzysz, to bądź wierny swoim zasadom i absolutnie nie zwracaj uwagi na to, co ktoś mówi, czy coś mówi. Pamiętaj, że to ty zarządzasz swoimi pieniędzmi i tworzysz twój portfel i on pracuje przede wszystkim dla ciebie, a nie dla kogoś. Tak więc dla Sunexu niestety wydźwięk oczywiście negatywny. Mieliśmy dosyć silne odpadnięcie teraz, chyba że nam się utworzy tutaj dosyć ciekawy moment wsparcia, że na tym poziomie panowie na popycie będą utrzymywać te poziomy, to być może coś pozytywnego się będzie tworzyć, bo jak widzisz, ten moment takiego silnego wsparcia jest bardzo oddalony jeszcze. Tak więc ten wydźwięk negatywny jest dosyć silny i warto mieć lękę na pulsie. Jeżeli chodzi o Columbus, to Columbus ten poprzedni tydzień nam tutaj wybił, tak więc teraz mamy oczywiście ruch korekcyjny w inside barze, jak widzimy. Tak więc być może jest to zapowiedź tego, że tworzy nam się jakiś range boczny, bo jeżeli widzimy, że przez od paru tygodni ten range jest tutaj utrzymywany i się wręcz nam współtworzy taka półka, tak więc być może jakieś wsparcie nam się tworzy i opór, który będziemy w przyszłości mogli testować czy też rozjeżdżać. Tak więc oczywiście co będzie, tego nikt nie wie, bo pamiętaj, że rynki są nieprzewidywalne i sam rynek co nie wie, co się wydarzy za sekundę, co dopiero my, plankton tak naprawdę rynków inwestycyjnych, czyli inwestorzy indywidualni. My chcemy tak naprawdę wyrwać z tego torcika jakiś promil dla siebie i być po prostu po właściwej stronie rynku, czego oczywiście zawsze Ci życzę. Tak więc obserwujemy, co się dzieje na Columbusie. Ruch boczny teraz ewidentnie się nam tworzy. Zobaczymy, czy to odpadnięcie ma jakieś podłoże silniejsze. Jeżeli panowie będą chcieli z niego wybijać dołem, no to też warto się zastanowić, co w tym przypadku robić. A jeżeli będzie silne i będzie jakiś popyt, no to wtedy oczywiście może jakiś scenariusz pozytywny się nam narysuje. 01 Cybaton. Bardzo ładna spółka, zresztą bardzo swingowa, jak widzimy, która nieraz potrafi też mocno tutaj oszukać nawet pewnymi nadbiciami, przebiciami, ale pamiętaj, że to jest New Connect, a New Connect przy swoich obrotach tak naprawdę, jeżeli ktoś by chciał wejść z silnym kapitałem, może tak wywieźć tą spółkę albo tak ją zrzucić, że głowa mała, tak więc warto mieć to gdzieś na uwadze. Tak więc nadbiliśmy, popatrz, szczyt w poprzednim tygodniu, zeszliśmy ruchem korekcyjnym w inside barze teraz, tak więc jeżeli ten range ma być utrzymywany, no to będziemy mieć milonkę na 0,1 Cybaton w najbliższym czasie, a jeżeli ma być to tylko zapowiedź ruchu korekcyjnego po tym wzroście i będziemy mieć jazdę w górę i dynamiczne wybicie tych szczytów, no to oczywiście Cybaton pokaże siłę i będzie można pogratulować wszystkim, którzy są zapakowani z tych poziomów, a jest o czym mówić i co chwalić, bo 1,08 z tych poziomów, jak widzimy, 1,08 do poziomów nawet tego szczytu, który miał miejsce tutaj, te 4,94 4,94, to ktoś jak zarobił 357%, czyli popatrz, z 1000 zł zainwestowanego 3,5 koła na plusie, 357%, to myślę, że może być z siebie zadowolony, może być z siebie dumny, tak więc no, warto obserwować, uzbroić się cierpliwość, mieć zdrowe nerwy i trzymać się swoich zasad. Foton. Foton po tym spadku w inside barze, jak widzisz, mamy kolejnego inside bara, czyli mamy Sharka. Zobaczymy, czy za Fotonem stoi słabość, czy też siła. Jeżeli będziemy z tego Sharka wychodzić górą, no to być może jakiś scenariusz pozytywny dla Fotona się narysuje, a jak będziemy go wbijać dołem, no to wsparcie, które nam się tutaj współtworzyło poprzez te ruchy spadkowe, które mamy miejsce, mamy też cienie, które świadczą o tym, że być może jest to wsparcie, które będzie bronione przez inwestorów z tych poziomów, no to zobaczymy, jak Foton się w przyszłości będzie zachowywał w najbliższych tygodniach i czy ten Shark w jakiś sposób dynamicznie
dynamicznie da określić kolejny ruch, w którym nastąpi właśnie podążanie ceny na fotonie. Tak więc, czy to będzie ruch wzrostowy, czy spadkowy, oczywiście nikt tego nie wie, ale to zawężenie ceny jest dosyć istotnym miejscem do obserwacji. Jeżeli chodzi o Novavis, bardzo ciekawa spółka, bardzo pozytywna spółka, zresztą również w komentarzach się do niej odnosicie, że jest to dosyć pozytywna spółka, tak więc jeżeli ktokolwiek zna jakieś fundamenty również odnośnie Novavisa, to zachęcam zawsze, żeby się tym podzielić. Być może nawet ktoś się kiedyś trafi, kto jeździ na walne takich spółek, to również zachęcam do tego, żeby podzielić się takimi informacjami. Być może trafisz na mój kanał. Tak więc zachęcam Cię do tego, żebyś zawsze takimi informacjami się dzielił, bo myślę, że na walne to z inwestorów indywidualnych to myślę, że jest nas tak mało, jeżeli chodzi w ogóle o udział inwestorów indywidualnych na rynku, a ci, którzy jeżdżą na walne, to już w ogóle jest promil z tej małej ilości, tak więc myślę, że to jest naprawdę nieznaczny odsetek, to tym bardziej warto się gdzieś dzielić takimi fajnymi informacjami. Jak widzimy, Novavis utrzymuje ten boczny ręcz, tak więc jeżeli będzie oczywiście na nim siła, widzimy miejsca oporowe, szczyty na poziomach 9 zł, jeżeli będą rozjechane, a to jest znaczny poziom, bo popatrz, mamy 7,8, tak więc w grze jest jeszcze tak naprawdę 15% wzrostu do szczytu, żeby go przetestować, tak więc może być sytuacja dosyć ciekawa. Oczywiście mamy również jakieś wsparcie na tym rężu bocznym utworzone, tak więc zobaczymy, czy będą bronione. Zobaczymy, co nam Novavis tutaj po tych kilkuset procentach wzrostu pokaże w przyszłości. Oczywiście, jeżeli ktoś w tym roku pakował się w Novavisa z tych niskich poziomów, to serdeczne gratulacje, to są rewelacyjne wyniki. Fluid. I Fluid to jest ten pokaz negatywnego wydźwięku niestety dla spółek z tej branży, gdzie w portfelu również będziemy widzieć dosyć mocne zejście. Tak więc teraz widzimy taki moment zawahania na tej świecy. Jeżeli to wsparcie pęknie i rozjadą panowie to w dół, no to niestety nawet z 15 groszy jest jeszcze z czego spadać. I ten wydźwięk może być negatywny. Tak więc nic niestety pozytywnego na Fluidzie powiedzieć w tym momencie nie można. Jeżeli oczywiście z tej tą świecę będziemy pokonywać i wychodzić do niej do góry, no to to będzie tylko i wyłącznie ruch powrotny i będziemy testować te wyższe poziomy. Tak więc no, co się wydarzy na Fluidzie, oczywiście tego nic nie wiem. Greener zawieszony, biomas. Biomas, popatrz jak nam ładnie tutaj wystrzelił, tak więc mieliśmy bardzo ładne wyjście po tym głębokim ruchu korekcyjnym, który popatrz tutaj się dopiero wsparł, zabrał lwią część zysku, ale nam podbił. Tutaj praktycznie doszedł do poprzedniego momentu szczytu, bardzo ładny zresztą zakres cenowy, zobaczmy sobie jak on wyglądał, 0,552, bardzo szeroka ta świeca jest i high było na poziomie 0,822, 48% w jeden tydzień można było wykręcić sobie na tutaj tej spółce, tak więc biomas bardzo wdzięcznie, bardzo mocno poszedł do góry, ale widać również, że panowie czekali na ten moment i niestety podaż się pojawiła, która zepchnęła tą cenę, ale biomas cały czas wygląda pozytywnie, zobaczymy co się tutaj dzieje, co się wydarzy. Mamy wsparcie, które będzie być może bronione, tak więc jest ono jeszcze oddalone dosyć mocno, tak więc zobaczymy, co się na biomasie wydarzy. Widać, że kapitał spekulacyjny na tej spółce jest, który miesza, który ewidentnie nam tutaj pokazuje, że mogą być dosyć ciekawe, mocne ruchy, nawet w tak krótkim układzie czasowym, jakim jest tydzień. Mamy rozgrywkę Inside Bara, który również dał bardzo, bardzo ciekawą pozycję shortową, gdyby oczywiście można było biomas shortowo brać. Tak więc biomas ciekawie wygląda, warto mieć rękę na pulsie. Termo tutaj mieli nam bokiem, jak widzimy ten szeroki ręcz już tam tutaj wyraźnie nakreślił. Mamy Inside Bara, zobaczmy, LO 28, nie mamy, mamy wybicie, tak więc oczywiście możemy testować te niższe poziomy wsparcia, które tutaj widzimy. Jeżeli będziemy oczywiście je nadbijać, no to półkę niżej widzimy, gdzie powinniśmy się teoretycznie zatrzymać, a jeżeli z tego ruchu oczywiście będziemy mieć kontynuację, no to powinniśmy testować górne ograniczenia oporowe i rężu, tak więc zobaczymy oczywiście, czy Termo będzie pokazywać siłę, czy słabość na tym rynku. Oczywiście daj znać w komentarzach, jak Ty uważasz i widzisz każdą ze spółek. MLL System to jest jedna z tych spółek notowanych na głównym parkiecie, tak więc widzimy, że mamy dosyć dynamiczne wybicie z tego Inside Bara,
który nam się tworzył blisko szczytów i tak naprawdę nawet klasycznie go rozgrywając, jeżeli byłaby taka oczywiście możliwość 29,4 do poziomu, tak jak widzimy teraz, nawet najniższego, który widać, że już jest wybierany, 23,4 można było zebrać 20% na szorcie. Bardzo ładny wynik, oczywiście, gdyby można było to robić, ale nie widziałem, żeby była taka możliwość. A teraz mamy moment zatrzymania, mamy taki moment wybrania nawet. Tak więc, jeżeli za ML system będzie stała pozytywna informacja i będziemy wybijać ten poprzedni tydzień, to być może w końcu coś pozytywnego nam się tutaj narysuje. Tak więc warto mieć rękę na pulsie i obserwować, co nam tutaj nawojują na ML system panowie, czy będą chcieli go jeszcze spuszczać i testować te poziomy wsparcia niżej, czy tyle im wystarczy i ten moment wybrania będzie takim kluczowym momentem zwrotnym. Zerknijmy jeszcze na wolumen, nawet z czystej ciekawości, ale widzimy, że aż takiego dużego wolumenu na rynku nie ma. Widzimy ewidentnie, kiedy on tak naprawdę w tych horyzontach czasowych dla nas pracował. Tak więc zobaczymy, czy panowie się już wyprztykali, czy będą chcieli wręcz wyciągać tą spółkę do góry, albo ją jeszcze dołować pod koniec roku, żeby wyjść z tej spółki, bo być może kapitał potrzebny jest im na coś zupełnie innego. Tak więc, co oczywiście się wydarzy, tego nikt nie wie. Wydźwięk jest niestety negatywny, bo jak widzimy, takie, ile mamy tutaj, cztery. Szósty tydzień spadkowy, wyciągany, tak więc no zobaczymy, czy to już jest ten moment na to, żeby zatrzymać ten ruch, czy on będzie pogłębiany. Tak więc to oczywiście, co się wydarzy, najbliższe dni pokażą. I przechodzimy do wyniku portfela, tak więc dobijamy powoli do brzegu, bo OZE potrafiło rozgrzać ten rynek w tym roku bardzo ciekawie, a z racji tego, że to już nasze ostatnie spotkanie w tym roku, jeżeli chodzi o OZE, bo już potem spotkamy się w 2020 już na wyzerowanym portfelu i zobaczymy, jak w tych nowym otoczeniu rynkowym będzie sobie radzić po tych wszystkich decyzjach, które zapadły również w Unii ta branża. Tak więc będziemy mieć czystą kartę i damy szansę temu rynkowi na nowo, na albo dynamiczne ruchy spadkowe, albo wzrostowe. Biomas wykręcił 19% ruchu z tego ponad 40%, który pokazywałem Ci wcześniej. Tak więc bardzo ładnie. Gratulacje dla wszystkich, którzy mieli okazję nawet złapać 19, a nawet 5%. To są bardzo ładne stopy zwrotu. Nowawis 2,63 na plusie, Polenergia, czyli PEP 37 na plusie, na minusie ML Systems 1,21, 1,94 Fluid, Columbus 3,42 na minusie, Sunex 3,5, Foton 4,5, 4,75, 73, 0,1 Sebaton, czy Termo blisko 13% na minusie. To był największy spadek i wynik niestety ujemny tego tygodnia, czyli blisko 1% na minusie. Tak więc niestety sam biomas nie był w stanie dźwignąć tego całego rynku. A jeżeli chodzi o nasz 12 tydzień, bo już tyle właśnie dokonuję omówień tej branży, być może nawet kiedyś doczekamy się jakiegoś indeksu, może giełda wpadnie na taki pomysł utworzenia indeksu spółek z branży odnawialnych źródeł energii. Oby oczywiście nie wrzucili do niego konwencjonalnych wielkich molochów, bo niestety bym bardzo mocno przekłamali ten indeks, bo po prostu dużo by w nim ważyli, a w głównej mierze to są spółki z New Connectu, tak więc ciekawe, czy w ogóle jest szansa. Być może kiedyś historycznie taka szansa może być. Nowawis 143%, to jest maksymalna stopa zwrotu w 12 tygodniu. Numer 1 nasz 82% Biomas, Columbus 77%, 42,01 Cybaton, 7% na ML Systems na plusie, 4,65 Polenergia, 0,23 Sunex, 8 Foton na minusie, Termo 10 i 63 Fluid, czyli to, co najbardziej dostało po uszach. Tak więc wynik statystyczny tego naszego portfela to 44,45% na plusie. Tak więc gratulacje dla wszystkich posiadaczy. Popatrz, bez optymalizacji, bardzo ciekawa stopa zwrotu, a bazując na swoim doświadczeniu, przemyśleniu i informacji, które zasięgasz z rynku, naprawdę dokonując jakieś optymalizacja, jak widzisz, te stopy zwrotu mogą być naprawdę na dużo wyższym poziomie, a wszyscy ci, którzy w czołówkę się ładowali, no to duże i serdeczne gratulacje. Z racji tego, że widzimy się po raz ostatni, być może nawet po raz ostatni mnie oglądasz w tym roku, to przede wszystkim życzę Ci wszystkiego dobrego na święta, a w przyszłym roku, jako że jesteśmy inwestorami indywidualnymi i chcemy być zawsze w proficie po właściwej stronie rynku, to życzę Ci przede wszystkim rewelacyjnych stóp zwrotu, wierności swoim zasadom, swojemu podejściu na rynku. Pamiętaj, że to Ty zarządzasz swoimi pieniędzmi, współtworzysz Twój portfel, twórz go mądrze, zgodnie z tym, jakie widzisz rzeczy na rynku, z jakimi informacjami się zapoznajesz, które napływają na rynek. I przede wszystkim
warto gdzieś śledzić to wszystko, co się dzieje na tych wszystkich parkietach, bo naprawdę rynki są piękne, dają niesamowite możliwości i też poszerzają horyzonty. Tak więc oczywiście tego Ci życzę na przyszły rok, aby być po tej właściwej stronie rynku, a myślę, że naprawdę długoterminowo bardzo, myślę, fajne, ciekawe czasy nas czekają, czy to na polskim parkiecie, czy na rynkach zagranicznych, które nawet jeżeli by coś po wyborach w Stanach miało się wydarzyć i miało być do czynienia z jakimś tąpnięciem, to pamiętaj, że szorciki zawsze mogą być w grze i czy też kryzys, czy hossa, czy pozytywne otoczenie ekonomiczne, czy negatywne, na rynkach zawsze możesz zarabiać. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Tak więc warto gdzieś mieć tą wiedzę, poszerzać ją, czerpać ją z właściwych źródeł i po prostu pamiętaj, zawsze bądź konsekwentny i wierny swoim zasadom. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, pozdrawiam Cię, na razie, hej.